Naszym zadaniem jest obliczenie pochodnej funkcji pierwiastek czwartego stopnia z x do 3 plus 4x kwadrat plus 7. No i już od razu widzimy chyba, że jest to funkcja złożona, dlatego że mamy tutaj jakiś wielomian, a następnie wyciągamy z niego pierwiastek czwartego stopnia. Więc wiemy, że będziemy musieli skorzystać ze wzoru na pochodną funkcji złożonej. Ale zanim to zrobimy, to jeszcze zapiszę to w trochę innej postaci, żeby łatwiej było tę pochodną obliczyć. Czyli tak, mamy pochodną takiego wyrażenia. I teraz z podstawowych własności potęgowania wiemy, że pierwiastek czwartego stopnia to jest to samo, co podnieść coś do potęgi 1 czwarta. Czyli inaczej mogę zapisać tę funkcję w sposób równoważny, w taki sposób, że to jest x do trzeciej plus 4x kwadrat plus 7 i całość do potęgi 1 czwarta. I liczę pochodną takiego wyrażenia. To jest pochodna całego takiego wyrażenia... Mogę nawet tutaj napisać nawias, że to całe takie wrażenie. No i widzimy, że rzeczywiście jest to funkcja złożona, bo mam najpierw jakiś wielomian, potem podnosimy to do potęgi 1 czwarta. No więc obliczymy to tak, jak się oblicza pochodną funkcji złożonej. Tutaj mamy tę funkcję wewnętrzną, to ta na, nasza funkcja U od x. I teraz, żeby to obliczyć, no to musimy najpierw obliczyć w pochodną. Tej funkcji zewnętrznej, funkcja zewnętrzna to jest podnoszenie do potęgi 1 czwarta. To jest podnoszenie do potęgi 1 czwarta. Czyli to jest pochodna funkcji potęgowej. No to wiemy, że to trzeba wziąć te, tę potęgę, ten wykładnik. 1 czwarta razy argument, ale tym argumentem jest ta funkcja wewnętrzna. x do 3 plus 4x kwadrat plus 7 do potęgi o 1 mniejszej. Czyli od 1 czwartej od muszę odjąć 1. 1 czwarta odjąć 1 to będzie minus 3 czwarte. I teraz muszę to pomnożyć. Razy pochodna funkcji wewnętrznej, razy U' może tu na boczku sobie obliczę, ile jest U' U' od x, czyli pochodna tego wielomianu, no to będzie pochodna funkcji x do trzeciej, no to znowu jest pochodna funkcji potęgowej, 3x kwadrat, dodać 2 razy 4 to będzie 8x, i dodać pochodna siódemki, czyli 0, czyli tutaj U' to jest po prostu 3x kwadrat, dodać 8x. No i obliczyłem, możemy się tym tutaj bawić, jakoś to jeszcze próbować uprościć, ale to za bardzo, chyba już się nie da uprościć tego wzoru. Po prostu tyle jest równa ta pochodna. Gdy mamy ten wielomian do potęgi minus 3 czwarte razy pochodna funkcji wewnętrznej. No ale dobrze, teraz może ktoś nas zapytać, no powiedzmy, że mamy taką funkcję. Mamy funkcję f od x równą pierwiastek czwartego stopnia z x do trzeciej plus 4x kwadrat plus 7. I teraz ktoś nas pyta, jaka jest wartość pochodnej tej funkcji dla jakiegoś x, a na przykład, nie wiem, minus 3. To ile to będzie? No to musimy tutaj do wzoru tej pochodnej, którą obliczyliśmy, wstawić za x minus 3. No to zrobimy to. Czyli tak, przepisujemy. Mamy 1 czwarta razy x do 3, czyli minus 3 do 3 to będzie minus 27. Minus 3 do kwadratu to będzie 9, razy 4. To będzie 36 plus 36, dodać 7, całość do potęgi minus 3 czwarte i jeszcze pomnożone przez i znowu minus 3 do kwadratu to będzie 9 razy 3. 3 razy 9 to jest 27. Minus 3 razy 8 to będzie odjąć 3 razy 8, 24. Dobrze, no to ile to się równa? 1 czwarta, co tutaj mamy w nawiasie? Minus 27 plus 36 i plus 7 minus 27 plus 7 to będzie minus 20, a plus 36 to będzie 16, czyli tu to nam zostanie 16, To potęgi minus 3 czwarte, razy 27 odjąć 24, razy 3. No to, co tutaj robimy, to już jest taka algebra, zwykłe rachunki, to już nie jest różniczkowanie, ale obliczmy, jaki będzie konkretny wynik liczbowy. No to tak, 1 czwarta razy 3 to jest po prostu 3 czwarte, a tutaj mam 16 do potęgi minus 3 czwarte. To mogę to zapisać w takiej postaci, że to jest 16 do potęgi 1 czwarta i całość jeszcze potem do minus 3. To jest jedna z podstawowych zasad potęgowania, że jak mamy coś do jakiejś potęgi i jeszcze do jakiejś potęgi, no to te, te wykładniki się mnożą, czyli rzeczywiście 1 czwarta razy minus 3 to jest minus 3 czwarte. No ale. 16 do 1 czwartej to jest pierwiastek czwartego stopnia z 16, czyli 2, czyli to jest 3 czwarte razy 2 do potęgi minus trzeciej, a co to jest 2 do potęgi minus trzeciej? To jest 1 przez 2 do trzeciej, czyli 1 ósma, czyli tutaj mamy 3 czwarte razy 1 ósma, czyli to jest po prostu 3 32. Taka jest wartość tej. Pochodnej dla x równego minus 3, czyli nachylenie stycznej do wykresu tej funkcji f w punkcie x równym minus 3 jest równe 3,32.